dobry, witam serdecznie wszystkich na trzecim już cyklu pikników Działamy Razem. Jest to cykl 8 pikników, już mamy dwa za sobą w Lasocinie i w gminie Raków w Bardo. Jeszcze przed nami 5 takich pikników, widzimy się w Pińczowie, Żelisławicach, w Bogorii w powiecie staszowskim, także jeszcze moc atrakcji przed nami. Fajnie się spotkać, tak o, na luzie tutaj. Pogoda dopisała. A niech się dzieje co chce, a on żynie się z Kaśką, a bo mi pokazała, a co mu po co paską? A bo mu pokazała, a co mu po co paską? Dzisiaj prowadzimy imprezę wspólnie z Fundacją Świętokrzyską. Dziękuję bardzo za wsparcie finansowe zarówno fundacji, jak i wójtowi naszej gminy. No, impreza jest fajna, powoli się rozkręca, dużo występów, dużo atrakcji, a najważniejsze ukłon w kierunku dzieci, bo bezpłatne wszystkie atrakcje dla dzieci, wata cukrowa, popcorn. Także myślę, że się wszyscy będą pięknie bawili. Przede wszystkim, aby zaprezentować lokalne działania kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, OSP, lokalnych artystów, twórców, po to, żeby pokazać, jak bogatą ofertę kulturową mamy w naszym województwie. Mało tego, podczas pikników mamy dla uczestników darmowe atrakcje dla dzieci, zamki dmuchane oraz animatorki, które doskonale potrafią się nimi zaopiekować i sprawić, że ich dzień staje się o wiele weselszy. Impreza jak najbardziej sprostała moim oczekiwaniom i mam nadzieję, że sprostała oczekiwaniom mieszkańców tak naprawdę miejscowości Moskorzew i okolicznych miejscowości. I mam nadzieję, że kolejne pikniki pod nazwą Działamy Razem będą równie energiczne i równe, pełne pozytywnej energii jak ten dzisiaj. Wspaniały czas, choć minął szybko, jak jedna chwila i wiem, to dzięki mam co wspominać. Daj, Guzi, daj, może ostatni już raz. O, nie wiem, czy spotkamy się jeszcze raz. Co to byłaby za impreza w Moskorzewie bez Moskorzewian? Ale fajnie, ale fajnie.